Proces odzyskania niepodległości. Drodzy czekają go niebawem, szumiał radością i weselem. Oficerowie polscy z drugiej brygady świeżo przybyli po skończonym właśnie... Zorganizowane na poczekaniu władze polskie przejmują miasto od władz austriackich. Żołnierze z triumfem zrzucają bączka, przypinając na to miejsce orzełka. Publiczność niszczy emblematy rządowe, a flagi narodowe barwią śliczny rynek krakowski, aż oczy łzami zachodzą. Południe bije. Hejnał zwierzy mariackiej, wierny, zawsze ten sam, towarzyszy niezapomnianej chwili, gdy niewidziany od tylu lat oddział Polski zajmuje wartę główną koło ratusza i sukiennic. Rynek pełen ludzi, którzy nie wiedząc już, czem okazać swoją radość, porywają na ręce kilku obecnych nas, oficerów polskich, i obnoszą dokoła rynku wśród krzyków radości. Zofia Kossak została uhonorowana orderem Orła Białego nie tylko za swą bohaterską postawę w latach okupacji, ale też za ogromne zasługi dla polskiej kultury. Z jej książek możemy się uczyć ojczystej historii. Autorka przed przystąpieniem do pisania swych powieści najpierw przygotowywała warsztat historyczny i gromadziła materiały źródłowe, a potem wplatała między autentyczne wydarzenia ciekawą fabułę. Przykładem takiej książki jest Troja Północy, wspólne dzieło Zofii Kossak i jej męża, historyka Zygmunta Szatkowskiego. Opowiada ona o dziejach Słowian zachodnich, Wieletów, Pomorzan, Obodrzyców i wielu innych plemion opierających się przez kilka stuleci brutalnej germańskiej ekspansji prowadzonej pod pozorem chrystianizacji. Bohaterom Troi Północy nie udało się to, co z wielką polityczną mądrością uczynił Mieszko I, przyjął wiarę katolicką i ocalił swój lud. Słowianie połabscy, odrzucając chrześcijaństwo, pomimo swej waleczności i licznych powstań, zostali starci z powierzchni ziemi, a dziś jedynie zmieszane nazwy wielu miejscowości świadczą, że kiedyś mieszkali tu Słowianie. Czy wśród powieści historycznych Zofii Kossak, oprócz Troi Północy, znajdują się również takie, które można zaproponować młodzieży? Książką taką jest na przykład Puszkasz Orbano. Powieść przenosi nas do roku 1453, do obleganego przez Turków Konstantynopola, wówczas stolicy i najwspanialszego miasta wschodniego chrześcijaństwa. Jesteśmy świadkami zmagań z tureckim najeźdźcą i dramatycznych losów 15-letniego Maria, który oddaje swe życie, by ratować miasto i honor rodziny. Warto dodać, że do wersji drukowanej Puszkarza Orbano dołączona jest wersja dźwiękowa w formie audiobooka. Może wysłuchajmy fragmentu. Czego chce ten mały? Zagadnął niedbale. Chcę iść do Adrianopola, odparł Mario. Przyszedłem się spytać o drogę. Do Adrianopola! Wykrzyknęli obaj. Chyba ci się pomyliło. Wiesz, co to jest Adrianopol? Wiem doskonale, odparł chłopiec chmurniejąc. Wielkie miasto, dawniej greckie. Obecnie stolica sułtana Muhameda. Czegóż tam chcesz? Mario zacisnął wargi. Antonio spojrzał na niego uważnie, po czym półgłosem opowiedział rycerzowi historię zniknięcia Orbana i wynikające stąd podejrzenia. Chłopiec chce pewno iść sprawdzić nazwisko tamtego, żeby pamięć ojca oczyścić. Pomysł sam w sobie słuszny i uczciwy, ale zamiar szalony, dzieciństwo, które on, chrzestny, zaraz mu wybije z głowy. Ależ ja na jego miejscu zrobiłbym to samo, odparł Giovanni Giustiniani z uśmiechem. Nie daj się, mały, masz rację, bronić czci to największa, najważniejsza rzecz. Wsunął mu w rękę sztukę złota i wyszedł. Antonio posapywał. Targały nim równocześnie duma z chrzestniaka i niezadowolenie. Słuchaj się panów orężnych, zrzędził. Dobrze na tym wyjdziesz. Dla rycerza pewnie, że najważniejsza rzecz to obrona czci.
głowa go nie boli o nic innego. Nie potrzebuje troskać się o matkę, która, jeśli najstarszy syn zginie... Dlaczego miałbym zginąć? Powrócę. Powrócisz albo i nie. A co wtedy? Na żebry pójdzie z malcami? Wy ją weźmiecie w opiekę. Patrzajcie, jaki mi mądry wymyślił. Ani mi się śni, a tobie wara ruszać z domu. Nie przystaniecie z dobra woli, to ucieknę i pójdę. Rycerz prawie gadał. Cześć pierwsza rzecz. A cóż dopiero ojcowa? Ojciec nie żyje, sam jej nie obroni. To mój synowski obowiązek. Zofia Kossak była nie tylko mistrzynią pióra, lecz także kochającą mamą i babcią, czułą na los wszystkich dzieci. Z myślą o swoich synkach napisała piękną baśń Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata, a także przygodową powieść Topsy i Lupus. Posłuchajmy, co mówi o książkach swej babci wnuczka pisarki, pani Anna Fenbif-Taylor, która w imieniu rodziny 11 listopada w Pałacu Prezydenckim odbierała zaszczytne wyróżnienie Order Orła Białego. Kłopoty Kacperka Górskiego Skrzata po raz pierwszy się ukazały w 1926 roku. I to jest niesłychana baśń, jak najbardziej ponadczasowe wartości, klasyczna walka między dobrym a złym. I niesłychanie się cieszę, że właśnie Fundacja Servire Veritati opracowała wydanie, które może być tak wspaniale wyróżnione przez Feniksa. My się też bardzo cieszymy, ponieważ jest to najpiękniejsza polska baśń. Jest jeszcze taka druga książka, Topsy i Lupus, dla już nieco starszych dzieci. Książka też bardzo taka zabawna i świetnie się ją czyta. Tak, to jest bardzo, też bardzo lubię tę książkę z powodu, że też pokazuje babci właśnie, jak bardzo kochała zwierzęta i niesłychane w ogóle babci obserwacja zwierząt. Babcia w ogóle była niesłychana obserwatorka zwierząt, ludzi, przyrody i potrafiła to opisać. I Topsy i Lupus jest też właśnie o przygodach, można powiedzieć, dwóch psów, no i oczywiście ich właściciela, chłopca i jego kuzyna. Jest to rzeczywiście dla młodzieży. Przedwojenna wersja brała chłopców na obecną Ukrainę i oczywiście po nowych układach z granicami po wojnie trzeba było totalnie zmienić jakby, gdzie przygody psów ich wrzeły. No więc cieszymy się, że jakby można było wydać właśnie tą pierwotną wersję książki. No i oczywiście ja zapraszam do Górek Wielkich, gdzie jest Muzeum Biograficzne Zofii Kossak-Szatkowskiej, gdzie jest też w ruinach Starego Dworu Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków. I wracając jeszcze raz do Kłopotów Kacperka Góreckiego Skrzata, cała akcja się dzieje w Górkach Wielkich i można odwiedzić właśnie miejsce, gdzie stał dom, w którym Julek i Tadzio mieszkał i oczywiście Kacperek, dom Kacperka, rzeka Brenica, gdzie Chlacz Chrustacz bywał i oczywiście Góra Żebrzyczka, gdzie Sato siedział na tym zakopanym złocie. Oczywiście wszyscy szukamy tego złota do dziś. Dziękujemy pani Annie Fenby-Taylor za przedstawienie książek Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata i Topsy i Lupus. Nie jest łatwo pisać dla dzieci, tak by przekazywana wiedza nie nużyła, lecz pociągała. Ale niektórym się to udaje, czego najlepszym przykładem są dzieje polskie opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego. Historia Polski, opowiedziana w formie gawędy, okazuje się pasjonującą podróżą w czasie. Ta opowieść z pewnością kojarzy się słuchaczom Radia Maryja z wielokrotnej emisji w ramach audycji Radiowa Lektura. Na okładce uśmiechnięty młody człowiek. Właśnie budzi się w nim ciekawość świata i historii, zaczyna dociekać, czytać ojczyste dzieje. Z kart trzymanej przez niego książki wyłaniają się postacie rycerzy. Nad głową przewijają się barwne obrazy z polskich dziejów. Taka właśnie jest ta książka, Dzieje Polskie opowiedziane dla młodzieży. Pozwala się dziecku porwać przygodzie, przenosi go w czasie, by wraz z dawnymi bohaterami przeżywało fascynujące wydarzenia.
Mamy nadzieję, że książka z zaczytanym chłopczykiem na okładce będzie kolejnym pokoleniom dzieci dawała historyczną wiedzę, dumę z bycia Polakiem, a przede wszystkim radość czytania. Dodajmy jeszcze, że Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży nie są tylko książką dla chłopców. Chętnie sięgają po nią także dziewczynki, a wiemy, że rodzice i dziadkowie również dają się wciągnąć lekturze. Drodzy słuchacze, w trakcie tak krótkiej audycji nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich pozycji. Dlatego zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl, gdzie w specjalnie utworzonym dziale Stulecie Niepodległości znajdą Państwo wiele wspaniałych wydawnictw poświęconych tej rocznicy. Pani redaktor, przed nami Boże Narodzenie. Przyjście Syna Bożego na świat pokazuje, jak ważna jest w oczach Boga ludzka rodzina. Boże Dzieciątko pragnęło kochających ramion ojca i matki. Wiemy, że święta rodzina żyła bardzo ubogo, a jednak była tam nadzieja, miłość i pokój. Rodzina, nawet niezaradna i uboga, daje dziecku wielką siłę, promień światła na całe życie. I to jest dla dziecka najważniejsze. Nawet ten najmniejszy promień miłości wyprowadzi dziecko z zagrożeń życia. Młodym ludziom trzeba więcej tłumaczyć, że wspólnie łatwiej iść przez świat pomimo wielu trosk. Dlatego ważne jest, by młodzieży podsuwać książki, które zachęcą ją do tworzenia własnej rodziny. Taką książką jest z pewnością pozycja Rodzina domem miłości i życia księdza Marka Dziewieckiego. Ceniony duszpasterz odpowiada w niej na pytania rodzące się na poszczególnych etapach życia rodziny i zachęca do przyjmowania codziennych wyzwań w zgodzie ze sobą i z tym, czego oczekuje od nas Bóg. W książce Rodzina domem miłości i życia znalazły się też praktyczne wskazówki i porady, jak przezwyciężać różne trudności w małżeństwie. Posłuchajmy, co autor mówi o znaczeniu rodziny dla młodego człowieka. Warto ciągle mówić i pisać o rodzinie, bo rodzina jest pierwszym powołaniem na tej ziemi. Pan Bóg nam powiedział na początku historii do Adama i Ewy: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czyli kobiety i mężczyzna, pokochajcie siebie tak bardzo, żebyście chcieli być ze sobą razem na zawsze i żebyście pragnęli mieć ze sobą dzieci. Los poszczególnych osób, los całej ludzkości zależy od tego, co dzieje się między małżeństwem i co dzieje się w małżeństwie i rodzinie, co dzieje się między kobietą a mężczyzną, a zwłaszcza między mężem i żoną, a w konsekwencji między rodzicami a dziećmi. Żyjemy w czasach, które walczą z małżeństwem i rodziną, które sobie kpią z małżeństwa i rodziny, które zostawiają relacje jakieś chore, zaburzone i zostawiają ci współcześni ludzie przewrotni, cyniczni małżeństwa, miłość małżeńską i rodzicielską z takimi chorymi, wypaczonymi więziami, a więc jest to okpiewanie małżeństwa i rodziny, walka z małżeństwem i rodziną, promowanie fałszywych wzorców i dlatego w moich książkach, także w tej książce Rodzina domy miłości i życia, staram się opisywać ten Boży plan wobec małżeństwa i rodziny. Małżonkowie to są ci, którzy się kochają najbardziej na tej ziemi. Na tej ziemi nie ma miłości większej niż miłość małżeńska. To jest miłość odzwierciedlająca miłość Boga do ludzi. To jest miłość, w której ta druga osoba staje się dla małżonka, mąż dla żony, żona dla męża, osobą najbardziej kochaną na tej ziemi. To jest ktoś pierwszy po Bogu. Tylko Bóg jest ważniejszy od męża, od żony. Natomiast na tej ziemi ani rodzice, ani potomstwo, które się pojawia, ani przyjaciele, ani rodzeństwo, nikt nie powinien być tak bardzo kochany jak mąż czy żona. Jest to miłość, w której tak odnoszą się do siebie małżonkowie z taką miłością, że jedno przy drugim chce żyć. Kochać to tak postępować wobec kochanej osoby, by jej się przy nas chciało żyć. To taka najprostsza definicja miłości. I to traktować tą drugą osobę jak bezcenny skarb. I wtedy, jeśli małżonkowie aż tak bardzo kochają siebie nawzajem, wtedy kochają swoje dzieci. No, to jest oczywiste. Im bardziej mąż i żona kochają siebie wzajemnie, tym bardziej kochają dzieci, którym na skutek tej właśnie wzajemnej miłości przekazali ich życie. I
dzieci czują się wtedy najszczęśliwsze, bo mają mamę i tatę, którzy są ze sobą, którzy są na zawsze, którzy codziennie się szanują, wspierają, okazują sobie miłość. I o właśnie takim Bożym planie, wspaniałym, radosnym dla małżonków i rodziców pisze w tej książce Rodzina, domy miłości i życia. Miłość i życie to są niemal synonimy, przynajmniej dla nas ludzi. Dla zwierząt nie. Zwierzęta mogą żyć i żyją bez miłości. Ale dla nas ludzi życie bez miłości jest niemożliwe. Staje się straszliwym ciężarem, wręcz agonią. Im bardziej, powtórzmy, rodzice się kochają, tym bardziej pragną mieć dzieci, tym lepiej te dzieci wychowają. A jeżeli brakuje miłości, to żyć się odechciewa. I o tym właśnie jest ta książka Rodzina, domy miłości i życia. To jest książka o tym, jak dorastać do miłości w małżeństwie i rodzicielstwie, jak kochać bliskich, małżonka, dzieci, by bliskim chciało się żyć, by bliscy dorastali do świętości, by dzieci mogły założyć, jak dorosną, własne szczęśliwe małżeństwa i rodziny. Zapraszam do sięgnięcia po tę książkę. Pani redaktor, nasi słuchacze z pewnością czekają na omówienie książek poświęconych problemom zdrowotnym. Co dziś możemy im zaproponować? Zacznijmy od pięknie wydanej pozycji Ziołowa apteczka na dziecięce choroby Zbigniewa i Magdaleny Przybylak. Zaprezentowane w poradniku recepty i porady to efekt wielopokoleniowego doświadczenia. Temu praktycznemu doświadczeniu warto zaufać. Nierzadko ulegamy pokusie, by podawać syntetyczne leki na wszelkie dziecięce dolegliwości, nawet na te stosunkowo niegroźne. A przecież zażywanie chemicznych farmaceutyków powoduje wiele ubocznych skutków. Poradnik Ziołowa apteczka na dziecięce choroby doradza, jaką dietą zapobiegać przeziębieniom i wzmacniać organizm siłami natury. Opisuje kurację na najczęstsze dolegliwości wieku dziecięcego oraz podaje proste przepisy sporządzania domowych leków ziołowych. Wśród nowości są także dwie ciekawe propozycje Zbigniewa Tomasza Nowaka. Pierwsza z nich, róża przedłuża życie, przedstawia lecznicze walory kwiatów i owoców róży. Nie każdy wie, że nauka doliczyła się w nich ponad 130 związków sprzyjających zdrowiu. Owoce dzikiej róży stanowią bardzo bogate źródło witaminy C, dlatego warto je stosować w naturalnym leczeniu przeziębienia i grypy. Przetwory i nalewki pomagają także przy zakażeniach układu moczowego czy przewodu pokarmowego. Z uwagi na obecne w składzie antyoksydanty oraz kwasy owocowe, dzika róża zastosowanie znalazła także w kosmetyce jako składnik preparatów odmładzających bądź nawilżających. W książce Róża przedłuża życie odnajdą Państwo wiele ciekawych przepisów na zastosowanie tej niedrogiej, a bardzo wartościowej leczniczo rośliny. Z kolei pozycja Zdrowie na cały rok, terminarz 2019, również autorstwa Zbigniewa Tomasza Nowaka, to kalendarz zupełnie inny niż tradycyjne oferowane na rynku. Zawiera nie tylko kalendarium ze wskazaniem poszczególnych tygodni roku, ale spełnia także rolę poradnika dla ludzi, którzy chcą wspomóc zdrowie lekami naturalnymi. Na każdej stronie terminarza 2019 Zdrowie na cały rok znajduje się szczegółowy opis mniej lub bardziej popularnych roślin leczniczych, ziół, owoców i warzyw, a także wiele przepisów na naturalne leki i pełne witamin przetwory. Wszystkie opisy dostosowane są do poszczególnych pór roku, dlatego korzystając z tego poradnika można łatwiej zdobyć wiedzę na temat właściwości i przydatności w leczeniu wszystkich sezonowych roślin. Powiedzmy jeszcze kilka słów o pozycji, która ma szansę stać się bestsellerem tej jesieni. Myślę o książce Co dziś na obiad. Nowość ostatnich dni, książkę Co dziś na obiad, przygotowała siostra Teresa Pachnik, która od lat dzieli się swoją wiedzą kulinarną z czytelnikami naszego dziennika. W dawnych czasach przepisy kulinarne były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wypróbowane i nierzadko trzymane w sekrecie były na wagę złota, bo dobrze gotująca gospodyni cieszyła się ogromnym uznaniem. Także dzisiaj chcielibyśmy naszymi potrawami zachwycać otoczenie.
Często rodzina jest już znudzona tymi samymi od lat daniami, albo mają przyjść goście, dla których chcielibyśmy ugotować coś wyjątkowego. Jednak brakuje nam inspiracji. Siostra Teresa Pachnik w książce Co dziś na obiad dzieli się z nami sekretami kuchni zakonnej, bardzo smacznej i urozmaiconej, ale przy tym prostej i niedrogiej. Drodzy słuchacze, żegnamy się z Państwem. Przypomnę tylko, że rozmawialiśmy dziś o książkach. Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, Puszkasz Orbano, Troja Północy, Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata oraz Topsy Lupus Dofi Kossak. Wspomnienia wojenne 1918-1920 Tadeusza Kossaka. Dzieje polskie opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego. Rodzina domem miłości i życia księdza Marka Dziewieckiego. Ziołowa apteczka na dziecięce choroby Zbigniewa i Magdaleny Przybylak. Róża przedłuża życie i zdrowie na cały rok. Terminarz 2019 Zbigniewa Tomasza Nowaka. Oraz Co dziś na obiad? Siostry Teresy Pachnik. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na naszą stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefony 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Ponieważ zbliża się rocznica powstania Radia Maryja, które tak życzliwie gości nas na swojej antenie, pragniemy ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim ojcom, siostrom zakonnym i osobom świeckim posługującym w radiu, złożyć serdeczne wyrazy uznania i wdzięczności za ich wieloletni trud. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Było to powtórzenie wczorajszego wydania programu z cyklu Czytać, aby być mądrym. Jest czwarta. Przed nami powtórka wczorajszego wydania Aktualności Dnia. Obudź się, Polsko, Maryjo.